Cześć wszystkim. Ten przegląd informacji będzie troszkę się różnił od tych pozostałych, które do tej pory tworzyłem. Zasięgnąłem się informacji z innych stron, głównie z polskich stron. A to nie dlatego, że chciałem mieć jakieś szersze, szersze spektrum na to, co się działo w ostatnim tygodniu. Po prostu nie chciało mi się myśleć i tłumaczyć w locie z języka angielskiego, ponieważ choruję dzisiaj na tak zwany syndrom dnia. Poprzedniego. Większość dorosłych osób na pewno wie o co chodzi, ale stwierdziłem, no, że wrzucę ten odcinek, nagram coś, zobaczymy co tam w trawie piszczy, Bo, jak tak przeglądałem gdzieś informacje w ciągu tygodnia, to widziałem, że sporo fajnych spraw. No, także nie przedłużając tego wstępu, przynudnego lecimy z informacjami. Pierwszą informacją jest to, że kolejna giełda kryptowalutowa została okradziona i zniknęło z tej giełdy 7,5 miliona dolarów w tokenach. Chodziło o tokeny TIO, czyli o trade tokeny. Te tokeny zostały przelane na giełdę Bankor i KuCoin. w większości ich wartość była oszacowana na 7,5 milionów dolarów. Te wszystkie kryptowaluty zniknęły z Cold Walletu, z Cold Storage'u, czyli z do którego w teorii nikt nie powinien mieć dostępu oprócz jego właściciela, ponieważ on nawet mógł nie być otwierany przez nikogo jeszcze kluczem prywatnym. No a jak się okazało, nawet z takiego cold da się wykraść dane, da się wykraść kryptowaluty. No i teraz oczywiście tutaj nawet przedstawiciel tej giełdy mówi, że sugeruje, że giełda jest obecnie niewygodnym konkurentem na rynku kryptowalutowym i nie wyklucza ten pan działalności ze strony innych giełd mających rzekomo wspomagać atak i transfer tych środków. No ciekawe, dość takie mocno os oskarżenia ze strony tego pana jak to dalej będzie z tą giełdą, czy odzyskają, czy nie odzyskają tych tokenów, no to będę śledził na pewno. Drugą informacją jest to, pod ostatnim w ogóle moim krótkim tam filmem, dosłownie dwie minuty, wspomniałem o tym, że powstaje nowy daskoin, mówię tutaj o CoinCasso, kolejny przekręt promowany przez te same osoby. No i jakiś czas temu już Trading Jam Session, czyli to jest taka instytucja, taka grupa traderów dla traderów, którzy jakby szanują, szanują zagrania traderów na rynku, chcą wspomagać, to wymieniają się informacjami. Zgłosili DAS Coina do prokuratury, i prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie promocji i doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mianem, mianem, mieniem tysięcy osób, które od września 2016 roku do dnia dzisiejszego zakupiły produkty bądź usługi DAS ekosystemu cudownego. No i tu jest informacja z takiego artykułu i tak dalej, dlaczego ich pozwali o TASCOINie jeszcze będzie troszkę w tym, w tym tygodniku kryptowalut. Dlatego tutaj się na, na razie w to bardziej nie zagłębiam. Trzecią informacją jest to, że największa giełda na świecie uruchomi platformę do kontraktów terminowych na Bitcoinie. To jest mega ważna informacja. Super sprawa. Już Wam czytam. Intercontinental Exchange, właściciel nowojorskiej giełdy NYSE, będący jednym z największych ośrodków handlowych na świecie, poinformował oficjalne uruchomienie że zostanie oficjalnie uruchomiony handel kontraktami terminowymi na Bitcoinie. Trading tym instrumentem będzie odbywał się na platformie Bact. I czemu to jest wszystko takie super? A no, dlatego, że te kontrakty features będą rozliczane w stosunku do fizycznego do fizycznego Bitcoina, nie? który jest cyfrowy. Chodzi o to, że naprawdę to nie będą kontrakty, które yy, no, tak naprawdę nie były zabezpieczone prawdziwymi Bitcoinami, tylko tu będzie Trzeba skupić. Ta giełda będzie musiała skupić bitcoiny z rynku, jeżeli ktoś będzie chciał u nich otworzyć kontrakt i faktycznie na tym fizycznym bitcoinie będzie ten cały handel się odbywał. Co to dla nas wszystkich oznacza? Ano, dla nas to wszystko oznacza to, że na pewno będzie w tym momencie większy popyt na bitcoina, no ponieważ trzeba będzie go fizycznie ściągnąć z rynku. Oczywiście duża część handlu takim bitcoinem idzie na tak zwanych OTC. Czyli to jest handel poza jakby giełdowy, gdzie dwie osoby uzgadniają jakąś konkretną cenę i sprzedaje się tam na przykład 10 tysięcy bitcoinów jednym rzutem, nie? No ale możliwe, że tamtych nawet bitcoinów braknie, jeżeli tutaj więcej będzie chętnych na te kontrakty. No i będą skupowane bitcoiny z rynku, przy, tym, przy czym cena może wzrosnąć w tym momencie. Super informacja. Kolejną informacją jest to, że rynek kryptowalut osiągnie wartość 1,4 miliarda dolarów do 2024 roku. Tak wynika z opublikowanego przez Mark Stent Marques raportu. Dlaczego tak ma się stać? No, głównymi czynnikami stymulującymi wzrost rynku będą przejrzystość technologii blockchain, rola przekazów pieniężnych w krajach rozwijających się, wysoki koszt transgranicznych przekazów pieniężnych obecnego systemu, no i regulacje prawne i wzrost inwestycji typu venture capital. Ciekawa, ciekawa sprawa. 1,4 miliarda dolarów to jest. 7krotnie więcej niż w tym momencie, jest. w tamtym roku. Pamiętajcie, w grudniu czy w styczniu było tam ponad 800 milionów dolarów. No także nie jest to jakaś mega pro wzrostowa przepowiednia tego rynku, bo to jest tylko 600 milionów dolarów więcej niż to, co mieliśmy jeszcze cały rok temu. Dobrze, kolejną informacją jest to, że Twitter pana Elona Maska został zablokowany przez Twittera, właśnie przez tą firmę, kiedy napisał on na swoim kiedy stworzył tweeta, w którym mówił, że, w którym się pytał ludzi, czy zakupią bitcoina, czy chcieliby kupić bitcoina. No i zaraz po tym twecie, Twitter myślał, że jego giełda, że jego konto zostało zhakowane, zablokowali mu to. Twitter później, na Twitterze później Elon Musk odpisał, że Twitter myślał, że zostałem schakowany i zablokowali mi konto. No i śmiał się tutaj pan, a gości się tylko spytał, czy ludzie chcieliby kupić bitcoina. No. Dobre, dobra pompka mogła wsiąść z tego. Lecimy dalej. O, teraz bardzo fajna informacja. Firma, która jest odpowiedzialna za TTL-a, zniszczyła 500 milionów swoich coinów. Jest to oficjalna informacja, którą potwierdzili później na swojej stronie, że przez ostatni tydzień zniszczyliśmy 500 milionów tokenów USDT, które były warte w tamtym momencie około 466 milionów dolarów. Tutaj jest transakcja z blockchain exploreru. Wszystko jest potwierdzone. Pamiętajcie, że zawsze praktycznie, kiedy tokeny były USDT dodrukowywane i dorzucane na rynek, no to na rynku była mocna pompka przeważnie wtedy. No teraz usunęli 500 milionów tokenów i jakoś ten rynek nie, nie obsunął się mocno w dół. Ciekawe, czy to już przestało mieć znaczenie, te pompowanie tetera, czy nie przestało mieć znaczenia. No trzeba to wszystko zobaczyć w dłuższym okresie czasu na pewno. Kolejna informacja. Thomas Lee mówi, że Bitcoin jest bliski wystrzału. Zapytano o to, jakie Kryptowolty będą najbardziej dochodowe w roku 2019, Lee powiedział, że takimi kryptowalutami będzie EOS, Monero, Bitcoin i Doge. No i na tym mógłbym skończyć ten artykuł, no bo jak słyszę, że Doge ma być zajebiście dochodową kryptowalutą w przyszłym roku, Doge, który jest nic nie warty, Doge, który nie niesie za sobą, za sobą kompletnie żadnej wartości, no to nie wiem, czy ten gościu się czegoś naćpał, czy, czy po prostu robił se ale no takie pierdzielenie, prawda? Dobra, lecimy dalej. Dalej, w Indiach bitcoin jest nielegalny, powiedziała tutaj ta piękna indyjka z IT Industry. No i tyle. No. Zdaniem Banku Kanady 5% Kanadyjczyków posiada kryptowaluty. Jest to wzrost z 2016 roku, kiedy to było 2,9%, <laughs> kiedy to 2,9% respondentów biorących udział w badaniu przyznało się do posiadania kryptowalut. W zeszłym roku 5% ten odsetek już wzrosnął. Także, jak widzimy, coraz więcej osób. W takich krajach już rozwiniętych posiada kryptowaluty, myślę o tym, y, zacząłem gdzieś z nich korzystać, ma bardzo dobre oczywiście, tutaj to jest prognostyk na najbliższe lata, także widzicie, teraz mamy 5%, praktycznie dwukrotny wzrost, czyli w teorii za rok, za ten rok 2018 powinno to być 10%, ale przez to, że ten rok jest tak w bilmarkecie, przez to, że ceny kryptowalut spadają, myślę, że ta liczba nawet mogła pomniejszyć się poniżej 5%, jak będzie zobaczymy w kolejnym raporcie. Dobrze, powiedziałem, że będzie jeszcze jedna informacja o Dascoin. No i jest. CBS przejmuje 44 miliony złotych od Dascoina. Poszukuje także poszkodowanych. Wspomniałem wam wcześniej, że Trading Gem Session złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości no, przestępstwa po prostu popełnienia. No i CBS bardzo szybko się za to wziął. W sprawie zabezpieczył środki pieniężne na koncie jednej ze spółek w wysokości ponad 44 milionów złotych. Informuje pani rzecznik. No, czy, pytałem też, czy jest to początek końca Dascoina? No i ja odpowiadałem na to, że mam nadzieję, że wykończę tą piramidę finansową. Musiałem wejść teraz na kanał i wam pokazać komentarz od innego mistrza jakiegoś tam, od jakiegoś tam Damiana M., który się pytał: No, jak ty możesz mówić w ogóle, że Dascoin to skam? Przecież nawet na ONZ się wypowiadali, na jakiejś tam radzie. A on ja wie: No, i co z tego, że się wypowiadali, kiedy tutaj gonią mi, kiedy. Każdy z nas widzi, że ten system po prostu MLM-owy to jest jedna wielka piramida finansowa. das z 50 centów chybnął już na 2 centy, ludzie potracili kupę pieniędzy. Czy ktoś im powinien oddać te pieniądze? Według mnie nie. Każdy podejmował jakieś ryzyko, każdy wie, że inwestycja w cokolwiek to jest ryzyko. I, i, i tak samo jakbyśmy, tak samo jak oddawaliśmy Frankowiczom pieniądze, za, za wtedy te kredyciki pobrane bo chcieli być się od wszystkich tak nie powinniśmy według mnie przynajmniej teraz oddawać ludziom którzy zainwestowali w DASCOINA. Takie jest moje zdanie na ten temat. Przechodzimy teraz do ostatniej informacji z tego tygodnia. Giełda OKX zdelistuje czyli usunie trading w ponad trading do 50 ponad par kryptowalutowych które po prostu mają według nich weak performance czyli słaby słabo tam ktokolwiek na nich handluje, mało jest obrotu, ludzie nie korzystają z tego, a jednak utrzymanie takich par, updateowanie, wiecie, oprogramowanie nowego z tych kryptowalut, tak dalej, Zabiera czas, no i jak zabiera czas, a oni w ogóle z prowizji z tych kryptowalut nie uzyskują żadnego dochodu. No to stwierdzili, że usuną te 50 kryptowalut ponad. Jak to napisali, lista jest jeszcze niegotowa. Com przygotować ją i wtedy opublikują w całości. Moje zdanie na ten temat jest takie. No, że zaczyna się, zaczyna się już chyba ten ostatni etap birmarketu. Marketu, no bo skoro giełdy już teraz e, Pieniężnie jakby nie wyrabiają na obsługę Ich platform przez to, że mają mało pieniędzy z prowizji No to może się w ogóle tak stać, że zaraz zobaczymy zamknięcie jakichś kilku dużych giełd I, i, i no może być nieciekawie na rynku przez chwilę, dlatego jeszcze raz do cholery jasnej powtarzam Weźcie swoje kryptowaluty z giełd i przenieście je na jakieś portfele, na Ledgera, na zwykły portfel, na desk, zwykły portfel desktopowy, gdziekolwiek, bylebyście nie trzymali tych kryptowalut na giełdzie. No i tym optymistycznym akcentem kończę ten tygodni kryptowalut. Mam nadzieję, że nie było jakoś mega chaotycznie. Chciałem to nagrać szybko, wrzucić wam, żebyście mieli dawkę informacji. Jeżeli oczywiście nikt z was w tym tygodniu nie otwierał internetu, no to może nie słyszał o tych wszystkich informacjach, które dzisiaj powiedziałem. Także do zobaczenia w kolejnym filmie na kanale i trzymajcie się. Cześć. Miłego wieczoru.